Dzieci z przedszkola niepublicznego nr 1 w Lubaniu wzięły udział w niecodziennej akcji ustanowienia rekordu Guinnessa w największej liczbie osób myjących zęby w tym samym czasie. Dlaczego zęby dzisiaj myjemy? Postanowiliśmy wspólnie z przedszkolakami z całej Polski pobić rekord Guinnessa, najprawdziwszy na świecie rekord Guinnessa w myciu zębów, w równoczesnym myciu zębów z dziećmi z całej Polski. Przygotowywaliśmy się do tego starannie, było wiele prób, wiele pogadanek, zapraszaliśmy do siebie stomatologa, dzieci dużo na ten temat wiedzą, a dzisiaj o godzinie 12 wszyscy wspólnie spotkamy się w łazience i dzieci z grupy 4, 5 i 6-latków postanowiły, że wezmą udział w biciu rekordu Guinnessa. To już jest czwarta edycja z rzędu. My po raz pierwszy bierzemy udział w tej akcji i nie żałujemy, ponieważ wiele atrakcji jeszcze nas czeka. Dzisiejsze wydarzenie jest tylko wspaniałym początkiem przygody z Akademią AquaFresh. W ramach akcji rodzice przedszkolaków wspólnie z ich nauczycielkami przygotowali spektakl pod tytułem „Żeby zdrowe zęby mieć”. Na jednym z zebrań pani Dorotka Rąpała, wychowawczyni naszych dzieci, zaprosiła nas do wzięcia udziału w takiej właśnie akcji AquaFresh, w której dzieciaki biją rekord mycia zębów i oprócz tego było przedstawienie pod tytułem „Żeby zdrowe zęby mieć”. Pomyśleliśmy jako rodzice, że warto do tej akcji się włączyć, ponieważ jakby głównym celem jest to, żeby sprawić naszym dzieciom radość i jeżeli nam się udało to zrobić, no to bardzo fajnie. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem śledziły wyczyny aktorskie swoich pań i rodziców. Dzieci, śpiewajcie z nami! Nie jesteśmy!
Zdrowy, szczęśliwy, utwory, bardzo swoje nory. Była sobie Natka Szczerbatka. Czemu Szczerbatka? Zaraz wam powiem. Oj, nie lubiła mieć zębów, bowiem. Wiadomo, każdy człowiek nim zaśnie, szoruje zęby szczoteczką właśnie. A nasza matka być zębów nie chciała i dość przekornie powiadała. Ale ja nie chcę! Szczotka mnie łebce! Niech inni myją zęby jak chcą, ja nie będę! Żadna siła mnie nie zmusi, żebym zęby myła. Co z taką zrobić? Wy dobrze wiecie. Dużo jest takich natek na świecie. Cóż więc obchodzi i was, i mnie? Czy Natka myje zęby, czy nie? Co nas obchodzi jakaś tam Natka? Niech się nią zajmie ojciec i matka. My takiej Natki nie chcemy znać, bo ona o zęby nie umie dbać. Natka nie dbała, myć ich nie chciała. Oto po prostu historia cała. Czy opowiadać mam do ostatka? Czemu sąsiedzi od lat wielu mówią o Natce? Natka Szczerbatka, Natka Szczerbatka. Żeby zdrowe zęby mieć, pamiętaj, myj zęby rano i wieczorem, a najlepiej po każdym posiłku, co najmniej 2 minuty. A 2 razy w roku sprawdzaj stan swoich ząbków u dentysty. Żeby zdrowe zęby mieć, używaj szczoteczki o miękkim włosiu i pasty z fluorem. Fluor wzmacnia zęby. Żeby zdrowe zęby mieć, unikaj słodyczy. Między posiłkami zjadaj warzywa i owoce. Pij jogurt naturalny oraz napoje bez cukru. Żeby zdrowe zęby mieć, używaj nici dentystycznych. Czyść szczeliny międzyzębowe, tam szczoteczka nie dociera. Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć! Rekord Guinnessa w myciu zębów został pobity. W wydarzeniu brało udział ponad 250 tysięcy dzieci z całej Polski, w tym 67 maluchów z przedszkola niepublicznego nr 1.